What are you looking for, dear? Słodziutki, taki pyszniutki. Co ty tutaj masz, człowieczku? Dobre. Co ty to zamówiłaś? I ty masz takiego szejka zmielonego i tam wlanego do środka? Jo, dajcie to spróbować. A co to się wydarzyło z tym kokosem? On chyba wybuchł. Przecież ty chyba tak nie miałaś, co? Nie. Hello. Can I order chicken penang curry? One for me now and one take away. Tu się wchodzi do wody. Tu byliśmy przed chwilą w restauracji. A tutaj mamy taką miejscówę. Cała plaża dla nas, znaczy zatoczka dla nas. Próbuj to obrócić z tego ptaszka. Ptaszek z kokosa zrobiony. Wyszedłem trochę na balkon postać na ciepłych kafelkach, bo coś dzisiaj zmarzłem w nogi. No naprawdę, jest to tutaj obecnie na Phuket jeszcze możliwe. A u nas dzisiaj taka sytuacja, że bierzemy laptopa, książki i idziemy na plażę. Idziemy, ja idę pracować, a Emi idzie sobie robić książeczki i jakieś inne rzeczy. I tak będziemy dzisiaj zaczynać dzień, tylko właśnie potrzebujemy jeszcze czapki. Mimo tego, co mówiłem przed chwilą na początku filmu, że mam zmarznięte stopy, to i tak pogoda na Phuket zmieniła się diametralnie. Jest 100 razy lepsza niż była jeszcze tydzień temu. Jest już bardzo dużo słońca, tylko do tego słońca doszedł dość spory wiatr, który czasami, jak nie ma tego słońca, to powoduje właśnie to na przykład w domu, że moje stopy czasami potrafią zmarznąć. Emma, twoje stopy kiedyś zmarzły? Tak? Tutaj na Phuket zmarzły ci stopy? Zmarzły ci dzisiaj? No widzisz, dzisiaj było właśnie jakoś tak śmiesznie chłodno. Mimo to jest już bardzo dużo słońca, jest bardzo gorąco, ale właśnie ten wiatr oznacza zmianę pogody. Może właśnie to on przyniósł to słońce, a zabrał chmury i deszcz, także raczej tak. A my już prawie jesteśmy na miejscu, a jak ktoś oglądał wczorajszy odcinek, to sobie myśli, mam jakiś déjà vu czy co? Patrz ile wody. No nie było w ogóle wody, ale widocznie, nie wiem co, nachlapało tu jakieś tej wody. Nie wiem skąd ta woda się wzięła, może było tak dużo wody w nocy, że ta woda tutaj wchlapywała się jakoś. Tutaj sobie wczoraj siedzieliśmy. No. Nie ma jak tam w ogóle usiąść. No, tam wczoraj stały nasze buty, ręczniki, tu sobie chodziliśmy, a teraz jest wszystko zalane. Tutaj staliśmy i kopaliśmy tą ogromną dziurę, a teraz jest w ogóle sama woda. Nie ma takiej filmy, żeby tam nie było wody. No i tak pewnie tutaj stąd tak chlapało i nachlapało. Zrobiło niezłe bajorko. A co do tego déjà vu, to oczywiście tylko déjà vu, bo dzisiaj odcinek jest zupełnie nowy i będzie o czym innym. Sprzęty już rozładowane, tylko jeszcze trzeba otworzyć. Emma już tutaj swoje karteczki, pierwsze zeszyciki, książeczki też już wyciąga. Jest jedyne. Co jedyne? No to jest, co wzięłam. No mówiła, że mam się to nauczyć. Masz się tego nauczyć? Północ, południe, wschód, zachód. Miesiące trzeba umieć, no pewnie. Ile mają dni? To jest twój kolejny listek, który musisz zaliczyć na egzaminie, nie? W szkole. A tak mi się właśnie wczoraj spodobało to miejsce, że pomyślałem sobie, że to będzie właśnie dobry pomysł, żeby tutaj przyjść, wziąć sobie jakieś książki, laptopika, zrobić tutaj, obrobić jakieś filmiki, coś tam innego przygotować fajnego dla was, co będzie na mmajerski.pl wleci. Także zapraszamy, tak, tak, na zapraszamy. Właśnie, dokładnie. Na mamuni też, no. Ale pani nam przyniosła piękne kokosiki z rana. Uśmiechnięta pani. Dobra, możemy zamienić się rurkami. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że pani ma bardzo dobry humor, jakaś uśmiechnięta, zaprasza nas, tutaj się cieszy, wszystko. Ja wiem, że my tutaj zostawimy jej trochę pieniążków. Jaki słodki. Słodziutki taki, pyszniutki. Ło, ale mega. Okej, spróbuję twojego, a ty spróbuj mojego. Dobra, tylko spróbuj mało mojego, już wystarczy. Wtedy ja nie muszę już próbować tego twojego. No i po 5 minutach, co niektórym się już uczenie znudziło i ciężka praca, już są zabawki na piasku. Takie są minusy rozpraszającej pogody, nie ma? Ciężko oprzeć się pokusie zabawy w piasku niż uczenie się. W jednym z ostatnich filmów w Pattaji, jak jeszcze byliśmy, mówiłem o tym, że właśnie tam jakoś nie mamy ochoty na kokosy, jakoś mało ich pijemy. Ale że jak przyjedziemy na Phuket, to właśnie je nadrobimy. No i tak się dzieje. Po prostu tutaj jakoś jest naturalne to, że pije się codziennie kokosa, że je się to pyszne mleczko, które naprawdę smakuje bardzo, bardzo dobrze. Tak jakoś tutaj leci czas. Szukam toalety. Chyba znalazłem. O, sorry. I jest, dokładnie. Toaleta w tajskim stylu. No, na plaży. No skąd wziąć lepszą? Co to za jakieś tutaj ptaszki? Co to jest?
Ja cię, chyba coś może jest chory albo coś, ale ma tutaj wodę, jedzonko. Chociaż tyle dobrze, że się nim ktoś zaopiekował i tutaj ma co jeść i pić. Widzę, że dostawa lodu też była. No, lód jest potrzebny tutaj. Nie ma zamrażarek, nie ma prądu, ale jest lód. Da się, da się. Emi siedzi, sprzętów pilnuje. O, już nawet ryż dostała. A tutaj woda szaleje. Woda szaleje i właśnie stąd też przedtem była tutaj ta woda, bo właśnie z tych fal szalejących się nalała. Jak to się stało, że ona już uciekła? O, krabik sobie chodzi. Słuchajcie, chciałem sobie zjeść papaję, ale jakąś inną. I tutaj jest papaja salad fermented fish z fermentowaną rybą? Dajcie znać w komentarzach, bo na razie jeszcze chyba jej dzisiaj nie zamówię, ale dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć to danie, żebym je sobie kupił i jadł. Dorka, powitaj tutaj naszych słuchaczy, bo ty jesteś dzisiaj pierwszy raz w naszym odcinku. Witam słuchaczy, no. Co ty tutaj masz, człowieczku? Dobre. Co ty to zamówiłaś? Coconut shake, jak to wygląda? Bardzo dobre. Co ty gadasz? I ty masz takiego shake'a zmielonego i tam wlanego do środka? Jo, dajcie to spróbować. Przepyszne. To przecież lepiej takie coś sobie zamówić, bo jeszcze masz obranego kokosa, to można się jeszcze tym dużo najeść. Tylko, że jest droższy. Ile? Jak shake, a nie jak kokos. No ale kokos 50, a to 60. Albo 80. A Emi jeszcze sobie dobrała takie strobery. I tutaj jest jeszcze mrożona truskawka. Mrożona truskawka z lodem. Co jest z lodem? To jest z lodem. A, twój kokos jest z lodem? Z lodem, ale kurde, dobre. A samo to, że właśnie ten kokos jest kurczę taki obrany, to przynajmniej można sobie to zjeść właśnie. Ale mistrzostwo świata. Moje śniadanie dzisiaj. Ej, zamawiam sobie też. Hej, hej, patrzcie na to. Jaki tam jest krab ogromny. Chyba największy krab na świecie. Patrzcie. Dora, a co tu się wydarzyło z tym kokosem? On chyba wybuchł. Przecież ty chyba tak nie miałaś, co? Nie. Co tu wyrosło w tym kokosie? Jaki dziwny kokos. Muszę... Co to za rurka? Jak ja nienawidzę takich rurek. Ty też masz taką rurkę beznadziejną? O Jezus, jak ja nienawidzę takiej rurki. What are you looking for? Bia. Wow. Ten lód im się tutaj naprawdę dobrze sprawdza, bo bardzo długo trzyma temperaturę w tych skrzyniach, zimną temperaturę. Piwko jest zmrożone, bardzo dobrze smakuje takie. Po co im lodówki? Każdy ma takie skrzynie, każdy... No, używają tego lodu po prostu bardzo dużo. Czy to normalne restauracje na mieście, gdzie mają stoiska wystawione przed restaurację i tam na przykład leżą ryby, to one właśnie leżą w tym lodzie. Jakieś na street foodach są wszystko, jest też owoce morza są obsypane takim lodem, więc działa to. No, Emi mówi, że jest to gęś, ale w sumie chyba ma rację. Ja wcześniej powiedziałem, że jest to ptak, ale to w sumie ma taki dziób trochę jak jakaś taka kaczka, jakiś taka gęś właśnie. No ciekawe zwierzątko. Właśnie renderuje się już drugi film, który dzisiaj tutaj zrobiłem. Także siedzenie tutaj nie poszło wcale na marne. Co prawda dużo zjadłem, dużo wypiłem. Więcej niż jakbym siedział w domu. No ale za to w jak pięknych okolicznościach. I robota zrobiona. Filmiki dwa ogarnięte. Jednym z filmików, które dzisiaj obrobiłem, był filmik, w którym omawiamy rybę, która znajduje się w naszych top daniach, które jemy w Tajlandii. To będzie taka seria filmów właśnie o potrawach, które tutaj jemy i taka cały filmik wyszczególniony bardzo dobrze o tym właśnie, co to jest za danie, jak smakuje, ile kosztuje i takie podstawowe dane na temat tej potrawy właśnie, która będzie w filmiku. Także koniecznie zapraszam do tej serii, do subskrypcji kanału, żeby nie pominął Was żaden film, żadne danie lub jakaś ciekawa restauracja. Także warto subskrybować, żeby nic Was nie ominęło. Przyszliśmy tutaj do restauracji nad to morze o 11 rano. Obecnie jest godzina 16. 5 godzin już tutaj siedzimy. No i złożyliśmy kolejne zamówienia. Tym razem będą burgery with french fries i do tego jeszcze cheese dodatkowo, jako taki dodatek. No i Emusiu, no i tak dzisiejszy dzień upłynął, bo zanim to właśnie zjemy, to będzie już po 16. Za chwileczkę zacznie się robić szaro. No i trzeba będzie wracać do domu spać. Także taki dzień dzisiaj. Byłaś u gęsi?
Nie. Nie? Myślałem, że u gęsi byłaś. No właśnie, ja mam nadzieję, że jeszcze dostaniemy jakieś przyprawki do naszych burgerków. No, cały kosz przypraw. Ale ładne to jajko tam u ciebie jest w tym burgerku. No, tam jeszcze jakiś extra cheese powinnaś mieć. No, sprawdź, czy masz extra cheese. Czy zapomnieli? Extra cheese? Jest. Jest extra cheese? Na dole? Dobra, uwierzymy na słowo. A my tu też mamy takiego ładnego. No, 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 no. Ej, a ty od tych tutaj tego talerzyka to jest daleka, proszę, wiesz? Tak się składa, że jest 0016 i jeszcze mamy otwarte drzwi balkonowe na oścież. No i tak jest, że jak wieje wiatr, to jeszcze liście do domu wpadają. No i trzeba później te liście brać i tak iść i je tak wyrzucać za burtę, tak. O, poleciał. Dobra, ostatni rzut na miasto. Jak wygląda miasto o północy. O, tu jakąś gwiazdę widać na niebie, się błyszczy. Dużo światełek, duży ruch. No i ogólnie dzieje się. To jest Batong Beach. Pozdrawiamy na razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, cześć.